Witam się z Wami we wtorek. Jestem już przy Jerry. Niedługo zaczynam swoją lekcję. W ogóle muszę się pochwalić, bo wrzuciłam Andrzejowi na zegarku wyzwanie. Dzisiaj jest jego pierwszy dzień i prowadzę póki co w tym wyzwaniu. W sensie to jest takie, wiecie, na zasadzie kto się ile rusza. Ale w sumie może to i nie głupie, dlatego że do tej pory pracując zdalnie zawsze wyglądało to tak, że przez 8 godzin siedziałam przykuta do kompa, a teraz, żeby wykonać cel w ruchu, to co godzinę wstaję, przez minutę chodzę. Także może mnie to trochę rozrusza. W ogóle powiem Wam, że nie wiem, czy widać, tak trochę szaro jest dzisiaj, ale mimo wszystko bardzo ciepło. Musiałam wyciągnąć z powrotem jeansową kurtkę, którą miałam już schowaną, bo no właśnie, jak się jakby wiecie, zmienia pogoda, to ja zawsze robię taką lekką podmiankę w szafie i już takie rzeczy, powiedzmy, letnie pochowałam. Wyciągnęłam te zimowe i mam co prawda bluzę pod spodem, bo w weekend miałam lekką gorączkę, więc chciałam mieć pewność, że się nie przeziębię i znowu nie rozchoruję, ale jest mi za gorąco i w sensie i w kurtce i w bluzie. Dobra, znikam, bo już jestem na miejscu. Nie będę Wam pokazywać dzisiejszych zajęć, dlatego że dzisiaj skupimy się na ćwiczeniach. Babum, witajcie z powrotem. Tam nastąpiło jakieś dziwne zerwanie filmu, ale wyszłam do szkoły, była tam Madzia, zaczęło się plotkowanie. No i tak wyszło, jakby sorry not sorry. Żeby coś w tym filmie się działo, to stwierdziłam, że pokażemy Wam nasze kolejne zakupy. Dostaliśmy ekstra bon prezentowy do sklepu RTV Euro AGD w prezencie od mojej ekipy z pracy i postanowiliśmy go wykorzystać, ponieważ nasza szczoteczka już jest z nami bardzo długo i ostatnio trochę szwankuje, a używam szczoteczki sonicznej. Postanowiliśmy wymienić ją na nowszy model. Nie no, w sumie nie wiem, czy to jest nowszy model, ale wiecie, jakby o co chodzi, to miał być taki żarcik. To jest, jaka to jest firma? Oclean. I to jest marka taka jakby Xiaomi, prawda? Chyba tak. Chyba coś takiego. W ogóle słuchajcie, śmieszny case, bo jakby to jest jakiś tam model szczoteczki w kolorze fioletowym. Bardzo zresztą ładnym, bo już zaglądałam do środka, zaraz Wam pokażę. Ale hit jest taki, że ta szczoteczka w tym kolorze jest tańsza niż na przykład szczoteczki w innych kolorach. Nie kumam dlaczego. Mi się ten fiolet na żywo bardzo podoba. No ale jakby dla nas jakby lepiej, nie? Kupiliśmy ją taniej. Także dobrze, dobra robota RTV. Więc tak, może tak Wam ją zaprezentuję. Nie wiem, Andrzeju, czy dobrze widać. Chińskie znaczki. Jej! Fascynujące, prawda? Nie ma nic tak fascynującego jak szczoteczka do zębów. No, powiem Wam, że w ogóle tego fioletu to szczerze mówiąc za bardzo nie widać. Nie wiem, pokażę ją tak bliżej. Czy to się wybija? Ona jest taka... No, ja teraz coś ze światełkiem, to już w ogóle się odbija tylko światełko. No, ale no, normalna szczoteczka, no. Kolor jak kolor. Ona jest po prostu sobie tak ładnie gradientowo fioletowa, czarna. Nie wiem, dlaczego z powodu tego koloru jest tańsza, ale jakby nie przeszkadza mi to, bardzo mi się podoba. Szczoteczka, tak jak mówiłam, jest szczoteczką soniczną. Od razu kupiliśmy sobie do niej no, zapasowe szczotki, bo pamiętajcie, że trzeba wymieniać szczoteczkę co 3 miesiące i my tak robimy dokładnie w sumie z zegarkiem, a w zasadzie z kalendarzem w ręku, prawda? No, co kwartał. Co kwartał, równo co kwartał wymienione szczoteczki. I co my tu mamy ciekawego jeszcze? Badowarkę i uczuć, więc nic specjalnego. Ogólnie rzecz biorąc, to... Może się pokaż, Andrzej. Nie wiem, czy nie widać. Widać. Ogólnie rzecz... Myślałam, że widzę, ale wyżej... O, better. No. Ogólnie rzecz biorąc, to do tej pory mieliśmy Socasa X3 Pro, czyli też taka marka Xiaomi, no i używam ją zanim jeszcze znałem się z Kasią. Potem Kasia doszła, to do niej się po prostu kupiła dodatkową główkę i mieliśmy sobie, że tak powiem, na zmianę. No i przetrwała jakieś już, wiem, z 6 lat chyba. No, no razem i... jesteśmy powiedzmy, że 4, używają jej dwie osoby, tak? To tak jakby jedna osoba używała szczoteczki przez 8 lat aż, a używały się jej wcześniej, więc myślę, że można powiedzieć, że ten jej staż to taki po ilości zużyć, jakby kliknięć, to taki około 10-letni. No. To tak bardzo dobrze.
Całkiem nieźle się spisała. Andrzeju, ile to kosztowało? Nie wiem, czy kogoś szczotka to interesuje, ale nie była droga. Dwie stówy chyba. No i te wkłady kolejną, pewnie stówkę chyba z hakiem. No. Także bardzo fajnie, podmienimy zaraz w łazience. Myślałam, że zrobię makijaż, ale wymaseczkowałam się i stwierdziłam, że daruję sobie to w dniu dzisiejszym. Zjedliśmy obiad. Bardzo smaczny zresztą. Kurczak z ryżem. Kurczaka z ryżem, a teraz się zbieramy i będziemy jechać do Piaseczna, ponieważ tam w Designer Outlecie jest sklep Mustanga. A tak się składa, że poza tym, że są to piękne samochody, to są to też fajne jeansy. Żartuję, oczywiście, w sensie wiecie, chodziło o nazwę. No, w każdym razie Andrzej bardzo lubi firmy tej marki, a ostatnio zrobił dziurę w spodniach. Nie wiem jak do tego doszło, na łydce z tyłu. No już nie wspomnę o tym, że je przebarwił, nie? Bo sprzątał łazienkę wybielaczami w czarnych spodniach. Nie róbcie tego, moi drodzy. Szkoda ciuchów. Naprawdę. Wszystko do śmieci. Bo plamy takie, że tak. Także tak nie robimy. Polecam wam tak nie robić. Ja, Katarzyna Jużberowska. A teraz zbieramy się i jedziemy do tego outletu. Zobaczymy, czy uda nam się coś kupić. Ostatnio jak robiliśmy tam zakupy, to była mega promocja. Bo było chyba tak, że jak się kupowało dwie pory spodni, to trzecia była gratis. No. Prawda? Mam nadzieję, ale że taki... Ale tyle nie potrzebuję. Mam nadzieję, że taki deal będzie. No jak nie potrzebujesz? Nie masz żadnych ciemnych spodni. A te jasne za chwilę na dupie też ci pójdą. Potrzebujesz, Andrzej. No. Więc lecimy na zakupy i pewnie pokażemy wam, co takiego kupiliśmy. A potem, albo w tym filmie, albo już w kolejnym pokażę wam, co jeszcze do mnie przyszło, bo przyszły już do mnie pierwsze prezenty świąteczne. Ale do klimatu świąt przejdziemy potem. Zakładam butki i lecimy. Jest tu głośna muzyka, więc nie będę nagrywać, ale mierzymy pierwsze spodnie. Zaraz wjeżdżają drugie, ale co kupimy, to pewnie pokażemy wam w domu, bo jest tu trochę za głośno. Andrzej model. Wracamy do was kolejnego dnia z podsumowaniem naszych zakupów. W zasadzie Andrzeja zakupił dwie pary spodni. Zaraz powiem wam jakie, a po chwili Andrzej wam je zaprezentuje. Nie wiem, może ktoś z was będzie ciekawy, co to za modele. Tutaj mamy model Oregon. Rozmiar Andrzeja to jest W31 albo W30. To różnie, w zależności od modelu. I to są czarne spodnie, może wam je o tak pokażę. Oczywiście są slimowane. Jest tu jakiś numer referencyjny. O, pokażę wam też metkę, gdyby ktoś chciał na stronie internetowej tego poszukać. Natomiast oczywiście w outlecie one są tańsze, tak? Niż w sklepie takiej jakby regularnej sprzedaży. No i druga para, Vegas. Fajne mają te nazwy. Już szukam metki. Tutaj macie metkę. Zasłaniesz cenę outlet. O! Sorki. Git. Andrzeju, dobre są dla ciebie te spodnie, bo ja widzę, że to jest W30, L30. Ja zawsze kupujemy L32. Ale wierzyły się i one były spoko. Tutaj Andrzejek nasz... Andrzej jest szafiarką. Nasz model, słuchajcie. Nie są tak się prezentuje. Te są niby krótsze. Te niby krótsze, tak. Ale... Czyli model Vegas. Kucnę może, żeby tutaj wam je tak ładnie pokazać. Powiem wam, że jak leżały na półce, to te wytarcie nie wyglądały jakoś specjalnie ładnie. Natomiast jak się już je założy, to wygląda to naprawdę fajnie. Odwróć się z tyłu, pokaż pupkę. No, nie, naprawdę, bardzo, bardzo fajny model spodni. No i jak za tą jakość, to wydaje mi się, że cena też całkiem spoko. Dobra, lecimy do czarnych, Andrzeju. No i mam Andrzejka w kolejnym modelu. To są właśnie te czarne spodnie, sobie przykucne. Slimowane oczywiście. Mierzyliśmy też takie jakby regular, bez zwężonych nogawek, ale wyglądały komicznie. Wyglądały tak, jak no. Się kiedyś nosiło spodnie sztruksowe, tylko że one były jeansowe. W sensie były takie szerokie, jak trochę od starego garnituru, nie? Tak trochę wyglądały. Andrzej się trochę świeci, ale to dlatego, słuchajcie, że musimy się doświetlić, dlatego że nadeszła jesień i światło w domu jest beznadziejne. No, ale nie, bardzo
Bardzo fajny zakup. Cieszę się z tego, że się przyjechaliśmy i udało nam się znaleźć te spodnie. Jeszcze korzystając z faktu, że mam tu Andrzejka, odwrócę się do was na chwileczkę. I tylko może powiemy, Andrzeju, potrzymasz, bo ty masz dłuższe ręce, może będzie wygodniej. I powiemy tylko, że parę odcinków temu chyba pokazywaliśmy, jak był u nas Dominik, który jest przedstawicielem Thermomixa. I jakoś tak mieliśmy taki plan, że może weźmiemy udział w tym programie polecającym, gdzie jakby sprzedając można tego Thermomixa zdobyć, jakby... Wypracować. No może nie tak, że tak? Zdobyć, bo nic nie dostajesz za frajer. No właśnie, i wszystko miało być tak fajnie, ekstra, super i myśleliśmy, że weźmiemy w tym udział, natomiast potem jak zaczęliśmy czytać różne zapisy w umowie i tak dalej, no to stwierdziliśmy, że chyba nie do końca jest to jednak rozwiązanie dla nas. No ale zdecydowaliśmy się na to, że jednak kupimy ten sprzęt za te grube pieniądze. Bardzo mi się to podobało. Andrzej jest dobrym mężem. I postanowił zrobić mi tą przyjemność, także pewnie niedługo, chociaż nie tak niedługo, bo najwcześniej dostaniemy go pewnie za 2 tygodnie, na filmach zacznie się pojawiać gotowanie z Thermomixem, bo jestem przekonana, że jak go dostaniemy, to na początku się nie będę w stanie od niego oderwać, bo jestem, no, już wyczekuję bardzo tego momentu, kiedy będę mogła z niego pokorzystać. Tak się przesunę, bo widzę, że Andrzeja boli rączka. Dobrze, żeby tego nie przedłużać w takim razie, my zmykamy, bo już dzisiaj nic ciekawego się nie wydarzy. Natomiast w weekend mamy zaplanowanych parę fajnych rzeczy, także do zobaczenia.